W dniu dzisiejszym nasze technikum numer 2 w Sokółce kończy 91 absolwentów. Jest to bardzo ważny dzień zawsze w życiu szkoły, ponieważ po 4 latach nasi uczniowie otrzymują upragnione świadectwa ukończenia szkoły, wkraczają w dorosłe życie i opuszczają mury naszej szkoły. Zawsze jest to chwila z jednej strony szczęśliwa, z drugiej trochę smutna, ponieważ po 4 latach musimy się rozstawać. Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą zawsze w życiu szkoły, dlatego dzisiaj otrzymali nagrody takie za całokształt, prawda? Za pracę 4-letnią, przede wszystkim za udział w zawodach i osiągnięcia sportowe, za pracę w kole wolontariatu, w pracę w samorządzie uczniowskim, za udział w akcji krwiodawczej, także za pracę bardzo aktywnego u nas koła recytatorsko-teatralnego. Życzę im przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Życzę im tego, żeby wykorzystywali tę wiedzę, którą zdobyli w naszej szkole, żeby podejmowali mądre i dojrzałe decyzje i żeby znaleźli swoje własne, szczęśliwe miejsce w życiu. I oczywiście w pierwszej kolejności życzę za kilka dni zdania matury, indeksów na wymarzone studia, no a w przyszłości pracy, szczęśliwej rodziny i spełnienia wszystkich marzeń.